Siemanko aktywniacy, jesteśmy właśnie w Kielcach, Targi Kielce dokładnie, impreza Fit Weekend i mamy właśnie na nich pierwsze zawody otwierające nasz sezon kulturystyczny, w ogóle sezon sportów sylwetkowych, czyli właśnie debiuty. I mamy właśnie małe targi, mamy pierwsze starty, czyli debiuty, debiutantów. Dzisiaj troszkę pokażemy Wam, jak wygląda backstage, prowadzimy prawie wywiadów z zawodnikami, jak się czują przed, jak po, jakie mają emocje, jak się czuli na tych ich właśnie pierwszym starcie wymarzonym, no i jakie to będzie tutaj wszystko wyglądało. Będzie backstage, będą wywiady, będziemy pokazywali, jak to wygląda na scenie, także kompleksowo zobaczycie, jak takie debiuty, czyli ogólnie zawody wyglądają. Zapraszam ze mną, ja Wam pokażę wszystko po kolei, jak to u nas tutaj wygląda w świecie właśnie zawodów. Także zapraszam do oglądania i właśnie szukamy zawodniczek, żeby troszkę je wypytać, jak to wygląda z ich strony, czyli właśnie od strony zawodnika. Zapraszamy. Witam, jest z nami Maryna Lewandowska przed swoim pierwszym startem właśnie na debiutach. Maryna, pierwsze pytanie właśnie, jak się czujemy, czy jest stres, jakie mamy odczucia właśnie takie pierwsze już na backstage'u po tych weryfikacjach? No i właśnie takie pierwsze odczucia jeszcze tutaj na backstage'u. Jak najbardziej przyjemnie jest, ale no rzeczywiście stres mi również doskwiera, no bo jestem pierwszy raz na debiutach, ale jest mnóstwo fajnych ludzi, jest fajna atmosfera, są przygody po drodze, ale rzeczywiście no, bardzo przyjemne doświadczenie. Grunt właśnie, że jest atmosfera, która tutaj pomaga, jest wsparcie pozytywne, tak. Także to nam pomaga troszkę lepiej się czuć. Super. A powiedz jeszcze takie właśnie no, najgorsze rzeczy, najtrudniejsze może w przygotowaniach tutaj przed startem, czy wcześniej ogólnie przygotowania, czy właśnie może jakieś odwodnienie, były jakieś problemy, co było trudniejsze dla Ciebie? Absolutnie nie. Trening, dieta jak najbardziej w porządku, świetnie sobie z tym radziłam, aczkolwiek uważam, że w tym sporcie najtrudniejsze jest pozowanie i prezencja. Nie wiedziałam, że ma to aż tak ogromny wpływ. Dokładnie, no, zrobimy formę, jeszcze ją pokazać. Tak, ale rozumiem, że przygotowanie wyszło pomyślnie. Robiłam co w mojej mocy. Super. Także teraz tylko zaprezentować i tutaj oddać się w jury, że powiem, czyli wyniki sędziów. Będziemy Cię oglądali zapewne ze sceny. Zobaczymy, jak tutaj sobie poradzimy i może się uda złapać przed. Także życzymy Ci jak najwyższej noty. No i mam nadzieję, że się uda tutaj spotkać za chwilę z trofeum i jeszcze Ci pogratulujemy jeszcze raz. Także powodzonka teraz i widzimy się jeszcze po. Dzięki również. Dziękuję raz jeszcze. Siemanko, siemanko aktywniacy, jest z nami Martyna, jeszcze przed startem. Martyna, jak się czujesz? Jakie odczucia? Jak na backstage'u? Jak tam wszystko wygląda u Ciebie? U mnie wszystko super, atmosfera naprawdę dopisuje, stresu jako takiego nie ma, gdzieś tam myślę, że złapie mnie on dopiero przed samym wyjściem stricte, noc była przespana, gdzieś tam teamem też się wspieramy, leżymy sobie razem na backstage'u, jedna drugiej sobie pomaga, doklepujemy sobie nawzajem bronzera, więc jest super, naprawdę. To jest właśnie wyśmienite, jeśli właśnie mamy wsparcie bliskich właśnie trenera, koleżanek, jest klimat, są bliskie się osoby i czujemy się my w tym dobrze, jeśli tego właśnie stresu nie ma, może go w ogóle nie będzie, może byś tutaj czuła jak ryba w wodzie i dzięki temu będą, ci powiem, owocniejsze wyniki. Do tego Ci właśnie, Martyka, życzymy, a jeszcze powiedz, jakie tam właśnie odczucia, ewentualne plany na później, czy na razie będziemy debiuty, zobaczymy co będzie, czy jednak mamy takie plany, że już po tym debiutach jakieś turnieje masz przygotowane? Na razie tak, debiuty, po debiutach na pewno na Mistrzostwa Śląska i gdzieś Mistrzostwa Polski też są w planach, więc zobaczymy, ale myślę, że na Mistrzostwach Śląska i Polski. Czyli z Martynką się widzimy i na Śląska, i na Mistrzostwa
mistrzostwach Polski i na pewno jeszcze po zawodach tutaj na targach Kielce, Fit Weekend, także będziemy Martynkę też obserwować. Dzisiaj życzymy Martynce jak najlepszego wyniku, no i jak sobie przejście jeszcze Śląska i Polski, czyli Martynka również ze mną będzie na zawodach, także będziemy się jeszcze Martynko widzieć, obserwowali, także życzymy Ci Martynka dzisiaj wysokich lotów, powodzonka, pozytywnych emocji, no i żeby się tutaj czuło właśnie, to ja też czuję się tylko pozytywnie i pierwszego miejsca. Dziękuję. Może się jeszcze uda spotkać po, także zobaczymy jak to będzie wyglądało. Pozdrawiamy i dziękujemy. Dziękuję bardzo. To jest samą śmietankę, jak widzicie, dużo trofeów, same dziewczyny z top aż 4. Mamy przed sobą na początku zwyciężczynię całego Open, czyli wygrała swoją kategorię overall. Także mamy tutaj mistrzynię mistrzów. Jak odczucia, jakie wozowamy, ja powiem, pierwsze uczucie, że udało się wygrać jedno, drugie, pierwsze zawody, wszystko zgarnięte. Jak się czujemy? Bardzo fajnie, naprawdę zawody fajnie zorganizowane, dziewczyny są przepiękne, każda z nas dała naprawdę 100%, bardzo było mi miło konkurować z takimi dziewczynami, także kolejne zawody Mistrzostwa Polski, zobaczymy co będzie dalej. Tak w skrócie dla widzów, jeszcze mogę się przedstawić i jakie dokładnie kategorie wygrałaś dla mnie w tajemniczonych? Marika Rosicka, wygrałam kategorię powyżej 1,66 cm wzrostu i kategorię Open. Czyli kategorie nad kategoriami. Dziękuję bardzo. Spotkaliśmy się wcześniej, życzyliśmy się dobrych lotów, udało się, widzę drugie miejsce. Jak się czuję, miałem się emocje, takie jak były przed, pozytywne, jak na scenie, no ja też czujemy po zawodach. Emocje są super, naprawdę udało się je opanować, więc wyszłam na scenę, czułam się jak ryba w wodzie, o to mi chodziło głównie, także udało się wywalczyć drugie miejsce w swojej kategorii, więc jestem bardzo... I gratulacje, w to się chodziło. Dzięki. A jeszcze powiedz, właśnie obydwu tutaj pytanie, bo zapomniałem, start jeszcze, jakie mamy podejmy, jakieś plany też u Ciebie? No tak jak mówię, Mistrzostwa Polski, a czy będzie coś wcześniej jeszcze, to nie wiem, wszystko zależy od trenera. Ci lecimy z tematem, póki kujemy do czego, póki gorące, a u Ciebie? U mnie jeszcze chyba wpadną przed Mistrzostwami Polski Mistrzostwa Śląska, tak mi się... Tak, wspomnieliśmy, że się będziemy widzieć. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Także mamy dziewczyny, które dzisiaj zgadnęły wszystkie pierwsze, drugie miejsce, jeszcze mamy Vanessę, która też przed po środku dziewczyn, też udało się wygrać pierwsze miejsce, to było. Całości i swoją kategorię, dobra? Pierwsze miejsce bikini do 1,62 m. I jak widzicie właśnie Vanessa też właśnie debiut, pierwsze miejsce przy zawodach. A jak dalsze plany jeszcze właśnie? Też na plany Polski? Tak, no na pewno Mistrzostwa Polski, może Mistrzostwa Europy i na pewno Mistrzostwa Śląska. A jak odczucia? Pierwsze zawody właśnie teraz przed startem, po starcie na scenie? Myślę, że z każdym startem będzie teraz lepiej, mniej nerwowo i te pierwsze przetarcie już jest. Więc... Czyli stresik był mały, ale udało się pozytywnie i wszystko liczę jest. Liczę na więcej pierwszych miejsc. Sobie pierwszych, drugich, trzecich, wszystkim jest ok, ale właśnie jak jest z Rafałem, to jest najważniejsze, te buty w ogóle super. I też właśnie mamy tutaj jeszcze Marenkę, która właśnie też gadaliśmy z nią tutaj chwilę wcześniej przed zawodami. Czwarte miejsce, no brakowało tego jednego oczka też do trofeum, ale myślę, że debiuty na kategorii oczywiście obstawiono bardzo dużo tutaj dobrze. To tak wydaje mi się, że
My tak troszkę pasowaliśmy, doglądaliśmy, nawet oczko wyżej to trochę powinno być, ale sędziowie są obiektywni, różnie oceniają, ale mi się wydaje, że też u ciebie próba świetna, więc tylko jechać dalej, próbować i myślę, że też to będzie najbardziej. A jak powiedz, odczucie na scenie? Fantastycznie, mam ochotę, nie powiem na więcej. Bardzo dobrze się czułam. No zobaczymy, co będzie dalej. No dla mnie naprawdę świetna przygoda. Również. Jestem i tak zadowolona z wyniku taki, jaki jest. Dokładnie, tego nie ma co, tylko dalej pracować. Dlatego świetnie, wszystkie jeszcze super praca, elegancko. Jak widzicie, same trofea mamy tutaj, same, można powiedzieć, to dziewczyny. Chyba wszystkie ty z jednego teamu, to rozumiem? Dokładnie, czyli tutaj pozdrawiamy trenera, jak widzicie. Jasne. Bardzo, naprawdę bardzo dużo zawdzięczamy Aśki Tańskiej i całej firmie Taka, która przygotowała nas tutaj, fryzury, makijaż, włosy, także im też serdecznie dziękujemy. Możemy zaprosić do wspólnego zdjęcia, również dziewczyny przedstawimy, zareklamujemy. Siemanko, siemanko, jesteśmy już właśnie po targach, po zawodach, jak widzieliście, troszkę się działo, były zawody na dość wysokim poziomie, mimo tam delikatnie mniejszej frekwencji, to udało się tutaj fajnych zawodników złapać, porozmawiać z nimi przed wyjściem, po wyjściu, widzieliście całe zawody, jak wyglądają z backstage'a, jak i również na scenie, sprzed sceny, jak to wszystko wygląda, jak wyglądają zawodnicy, jakie mają dalsze plany, ich odczucia, także widzieliście troszkę więcej materiału odnośnie samych stricte przygotowań do zawodów, treningów, suplementacji, jak i takiej, powiem, efektu końcowego wśród sportowców, jakie właśnie są właśnie zawody. To była właśnie impreza, która rozpoczyna, że tak powiem, pierwszą imprezę takich właśnie sportów sylwetkowych w Polsce i następne zawody już za 4 tygodnie Mistrzostwa Śląska, za 6 tygodni Mistrzostwa Polski, na których sam będę startował, także też na pewnie jakiś materiał przygotujemy wam pokazać, jak to jeszcze wygląda jeszcze bardziej szczegółowo, bo sam będę opisywał je na, to powiem, własnym ciele i będziemy obserwowali, jak te przygotowania wyglądają właśnie pod moim kątem i potem pewnie też nagramy stricte mój występ, także będziemy mieli kompleksowe tutaj, że powiem, będziemy mieli kompleksowe przedstawienie wam, jak te zawody, przygotowania zawodników i zawodniczek wyglądają. I zapraszamy na kolejne odcinki. Jakbyście również mieli jakieś pomysły, pytania, sugestie, śmiało do nas piszcie, a my postaramy się również dla was nagrać coś nowego, tak jak dzisiaj, coś nowego, czyli targi, zawody. Dziękujemy za uwagę, trzymajcie się i do następnego.